Zaczynamy kolejny cykiel interaktywny w postaci pytań i odpowiedzi. No i żeby tutaj nie tracić czasu, to przechodzę do rzeczy. Pan Maciej Delewicz pyta: Szanowny panie Stanisławie, czy zechciałby pan uchylić rąbka tajemnicy w sprawie słynnej już notatki? Informacja, jakiego koloru zaprzyjaźnione wiewiórki wycieknęły ją dla pana, byłaby pewnie jakąś podpowiedzią dla miłościwie nam panujących, co dalej począć z nieszczęśliwym pomysłem najważniejszych sojuszników. Oczywiście, jeśli stwarzałoby to według pana choćby cień jakiegoś niebezpieczeństwa, pozostawmy ten temat spokoju. Korzystając z okazji, życzę panu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, abyśmy mogli wszyscy jak najdłużej cieszyć się pańską i pańskich zaprzyjaźnionych wywiórek działalnością. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. No, to pewnie byłaby ujawnienie takich informacji, pewnie byłoby jakąś podpowiedzią dla miłościwie nam panujących, co począć ze mną. I tak już takie przygotowania do tego, co począć ze mną, już się rozpoczęły. Więc pozostańmy przy pierwotnej wersji, której się będę trzymał, tak jak to u dobrego wojaka Szwejka było: ja wielmożny panie, w dyrekcji policji, tak Szwejk się tłumaczył, ja wielmożny panie nie przyznaję się do niczego. Więc pozostaniemy przy wersji, że znalazłem tę notatkę w skrzynce na listy. No i tyle, bo tu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, węszy, prawdopodobnie już mi założyła sprawę operacyjnego rozpracowania, bo takich notatek bezkarnie się nie ujawnia, w związku z tym no wszystko przed nami. Pan Wojciech Jacek, Jan Jacek Kurek. Monarchia absolutna czy feudalna na wzór późno-średniowieczny? Co lepsze? No, najlepsze są moim zdaniem rządy autorytarne, bo w takiej monarchii późno-feudalnej to już trzeba było zaspokajać rozliczne interesy, no i to nic dobrego by z tego nie wyszło. Natomiast rządy autorytarne mają swoje wady oczywiście, bo skłonne są do nadużywania władzy, ale mają też zaletę taką, że takiego dyktatora no łatwiej jest przekonać niż na przykład 10 milionów ludzi, z których połowa w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Taki dyktator no czasami we własnym interesie dałby się przekonać do jakichś takich przedsięwzięć, które wzmacniałyby siłę państwa, na którego czele stoi, no bo jemu też by na tym zależało. I w związku z tym system autorytarny, a jakby się tam nazywał, to już mniejsza o to, to już jest bardzo zbliżony do monarchii absolutnej, chociaż nie musi taki być, dlatego że może być system autorytarny z takimi elementami praworządności. No, dobrym przykładem tego jest Rosja. Od czasów reform sądowych, jako ruski agent, no to te onuce mi śmierdzą, to już w ogóle Gazeta Polska, to już mnie tam skórę moją na płocie rozwiesić, żeby wysuszyć, ale no muszę przypomnieć, że po reformach sądowych Aleksandra II, cesarza Aleksandra II, Rosja właściwie stała się państwem praworządnym, kiedy tam wprowadzono sądy przysięgłych, no aż do przesady praworządnym, bo na przykład taka wśród inteligencji zwłaszcza panowała atmosfera, że no, nie wypada ludzi potępiać za ich przekonania, nawet jak te przekonania wyrażały się w rzucaniu bomby na tam dostojników, no to jednak zdarzały się przypadki, że takich oskarżonych sąd uniewinniał, co zresztą tam krytykowane było między innymi przez Tołstoja, który w ogóle się miał skłonność do natrząsania się ze wszystkiego. Jak to Rosjanie mają takie słowo, no znowu jako ruski agent, to muszę już, co będę sobie załował? Samodur, samodur. Odpowiednikiem tego słowa samodur w języku polskim, ale nie oddaje całości, całej smakowitości tego, to jest sobie pan. Ale samodur to jest taki, który sam się wprawia w takie stany emocjonalne. Sobie pan to jest tylko taki, że tam nikt mu nie podskoczy, natomiast samodur jeszcze w dodatku wprawia się w stany emocjonalne, no i Tołstoj rzeczywiście
Gdyby nie to, że był geniuszem, jeśli chodzi o literaturę, no to by był człowiekiem śmiesznym. Natomiast no, to jego samodurstwo potrafił tak pięknie przekształcić wielką literaturę, że tego samodurstwa to już mu wybaczamy wielkodusznie. Także Rosja w drugiej połowie wieku XIX była państwem praworządnym, co pokazuje, że jest możliwe połączenie systemu autorytarnego z praworządnością i z takimi gwarancjami w Rosji. Jak ktoś nie chciał cara zabić, to właściwie mógł robić, co chciał, więc to pokazuje, że przy systemie autorytarnym wcale nie musi być aż tak źle. Zresztą, co tutaj Rosja? No Prusy, Prusy za Fryderyka II, Fryderyk II tam żelazną ręką te całe Prusy trzymał, no ale do historii przeszedł przypadek młynarza, który tam poczuł się skrzywdzony przez króla i mu się odgrażał publicznie, że są jeszcze sędziowie w Berlinie, no i rzeczywiście wygrał tę sprawę, sędziowie stanęli na wysokości zadania. Ale co tu z Fryderykiem, proszę Państwa? Adolf Hitler. Jest wojna, 1941 rok, wojna z Sowietami, niemiecko-sowiecka. No i tam na jednym z odcinków frontu dowodził taki generał Heppner, który tam chyba grupą pancerną, jakoś już nie pamiętam dokładnie, i Hitler uznał, że jest bardzo nieudolny w tym dowodzeniu, właściwie się do niczego nie nadaje. Nie tylko go zdymisjonował ze stanowiska dowódczego, ale w ogóle wyrzucił go z wojska. A ten, ponieważ był krótko przed emeryturą, to uznał, że to narusza jego prawa nabyte i zaskarżył tę decyzję Führera do sądu. I wygrał. I wygrał, także nawet Rzesza, no to ciężko nam to przyznać, ale no trzeba mówić prawdę. Także widać wyraźnie, że jeśli Hitler potem zlikwidował wszelkie prawa nabyte, ale dopóki nie zlikwidował, to sędziowie je respektowali nawet w 1941 roku, gdzie większość tych sędziów, a może nawet wszyscy, byli tam przynajmniej zadeklarowanymi zwolennikami NSDAP i takimi no, wiernymi sługami Hitlera. A jednak generał Heppner wygrał sprawę o naruszenie dóbr nabytych. No i to pokazuje, że nie zawsze, że musimy tak bardziej uważnie się przyglądać tej sytuacji i nie kojarzyć sobie, bo to na zasadzie skojarzeń, jak dyktatura to zła, jak demokracja to dobra, a tu proszę bardzo, w Stanach Zjednoczonych jest demokracja, ale Senat stanu Kalifornia wydał niedawno ustawę, ona jeszcze musi być zatwierdzona przez tamtejszą Izbę Niższą, nie wiadomo czy będzie, ale wydał ustawę, która nakazuje duchownym rzymskokatolickim informowanie policji o przypadkach pedofilii, o których dowiedzieli się podczas spowiedzi. Więc no, pokazuje to, że demokracja może być znacznie groźniejsza dla praworządności niż nawet systemy autorytarne, bo o ile pamiętam, to w Rosji carskiej nikt tego od księży katolickich nie wymagał. I nawet Adam Grzyma-Siedlecki opisuje taki przypadek przed I wojną światową, więc jeszcze za czasów rosyjskich, kiedy to przypadek pewnego księdza, który był posądzany, zresztą chyba słusznie, o romans z organiściną. No i ten organista, to mąż się dowiaduje ostatni, ale jednak się dowiedział i tam się odgrażał temu księdzu, że mu go obije albo nawet zabije. No, ale zdarzyło się, że pewnego dnia znaleziono w obejściu trupa organisty jeszcze ciepłego. No i podejrzenie padło oczywiście na księdza. Ksiądz się zaklinał, że nie zabił tego organisty, no ale wszystko przemawiało przeciwko niemu. Został skazany na dożywotnią katorgę w Nerczyńsku. No i tam pojechał do tego, czy tam został zawieziony do tego Nerczyńska jako katorżnik. Lata mijały, ludzie prawie że o tym zapomnieli, ale zdarzyło się, że jakiś starszy człowiek na łożu śmierci poprosił o spowiedź. No i na spowiedzi wyznał,
to potem się okazało z protokołu śledczego, że to on zabił tego organistę. Ale na tym nie koniec, bo najzabawniejsza jest puenta. Otóż już jak ten spowiednik no, nakazał mu chyba, tak przypuszczam, pod absolucją, żeby jednak powiadomił śledczych, no i on to zrobił, wezwali śledczego. I on to zeznał do protokołu tam śledczemu i śledczy go pyta tak, bo on powiada, że bał się, że ksiądz mógł go widzieć przy tej zbrodni. I co robi? Wpada na pomysł godny Grahama Greena. Idzie do księdza, prosi o natychmiastową spowiedź i na spowiedzi wyznaje, że on jest zabójcą tego organisty. I ten śledczy go pyta tak, no to co, uważasz, że ksiądz nie powie tego? A on mówi, no przecież jest księdzem. Więc zbrodniarz, ale zbrodniarz wychowany w wierze katolickiej. No i teraz żydokomuna w stanie Kalifornia próbuje to właśnie zniszczyć. Kiedy to się tam okazało, że ten ksiądz jest niewinien, no to tam wrócił, oczywiście został zwolniony z katorgi i jego powrót był okazją do niebywałej manifestacji, bo to rzeczywiście poświęcił życie dla świętości sakramentu. No i teraz tam działacz taki katolicki w stanie Kalifornia zapowiada, że księża nie będą tej ustawy respektowali. No ja myślę, że nie będą, mam nadzieję, że nie będą, no ale to znaczy, że Kościół może zostać zepchnięty do katakumb. No tak wygląda demokracja, więc nie dajmy się zwariować i każdą sprawę trzeba badać i to bardzo wnikliwie. Pan Paweł Brożyna. Panie Stanisławie, jak rozpoznać Żyda? No mój Boże, po zapachu oczywiście. Pan Leszek Bubel pisze o tym i nagrywa filmy na YouTubie. Przesłuchałem jeden z filmów pana Bubla i straciłem tylko godzinę czasu, w trakcie której mógłbym się czegoś sensownego dowiedzieć. Pan Stanisław opowiadał kiedyś o tym, skąd się wzięły nazwiska niemieckojęzyczne u Żydów. Czy są jakieś dokumenty, w których mamy czarno na białym, że na przykład Ozjasz Szechter to Adam Michnik. No nie mamy takich dokumentów, takich dokumentów nie ma i nie będzie, dlatego że Ozjasz Szechter to jest ojciec Adama Michnika, a Adam Michnik się nazywa Adam Michnik. A nie, znaczy można, bo on nazwisko Michnik ma po matce, a nie po ojcu. Ozjasz Szechter to on zresztą tak się nazywał cały czas i umarł pod tym nazwiskiem, także tutaj żadnej tajemnicy nie ma. Pan Marcin Rokosz, co pan Stanisław sądzi o konstytucji dla nauki, tak zwanej ustawie 2.0 autorstwa Gowina oraz całym środowisku akademickim ogólnie? Ja tej ustawy nie znam dokładnie, więc nie będę się tu. Wiem tylko, że ona wzbudziła rozmaite krytyczne recenzje. Natomiast nie wydaje mi się, żeby wszystkie te krytyki były usprawiedliwione, bo środowisko akademickie coraz częściej w tej liczbie przypadków przypomina Park Jurajski. Park Jurajski, no jeżeli środowisko akademickie nie protestuje przeciwko temu, żeby taka dyscyplina jak studia gender były uznane za dyscyplinę akademicką, a nie za szamaństwo, to znaczy, że coś złego się dzieje w środowisku akademickim. Ja nawet się domyślam, kiedyś uczestniczyłem w Lublinie w takiej konferencji dwudniowej, no i pierwszego dnia tam o tych różnych niemieckich takich, to już było dosyć dawno, o różnych niemieckich takich tutaj zamiarach wobec Polski mówiłem, za co mi tam gratulowano w kuluarach, no a następnego dnia był tam gościem tej konferencji pan ambasador Bauch, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. No i ja może bym nie zabierał głosu, tylko pewna pani właśnie z Uniwersytetu Warszawskiego no tak obrzydliwie się podlizywała ambasadorowi Bauchowi, że aż do mdłości. No i to mnie skłoniło do zabrania głosu i tam coś powiedziałem, już nie pamiętam co, a potem się zwróciłem, bo to obok ambasadora tam ten mikrofon był ustawiony, zwróciłem się do niego, tak obróciłem się do niego i z takim zapytaniem, że
Bardzo się cieszę z okazji obecności tutaj pana ambasadora, bo chciałem się dowiedzieć, czy ta opinia ministra spraw zagranicznych Mikołaja Kinkela to jest wyrazem z poglądów całego rządu niemieckiego, czy tylko jego osobistych. I zdumiała mnie reakcja ambasadora Baucha, który purpurowy z gniewu w jednej chwili krzyknął na mnie to: Polska chce do Unii Europejskiej przystąpić, a nie Niemcy. No, byłem trochę zaskoczony tą gwałtownością reakcji. Powiedziałem: dziękuję, ekscelencjo, to ta reakcja też niesie ze sobą potężny ładunek informacyjny. No i konferencję przerwano, zarządzono przerwę i w kuluarach jeden z organizatorów, blady taki, mówi: proszę pana, niech pan już więcej nie zabiera głosu. Ja mówię: a dlaczego? A dlatego, że Niemcy zagrozili, że zerwą tę konferencję. Ja mówię: jak to? To wyście mi wczoraj gratulowali, a dzisiaj ogon pod siebie podkulacie, a on powiada, bo oni granty dają. Więc za taką cenę się środowisko akademickie można skłonić do wszystkiego. To Stanisław Lem w głosie pana pisze, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. No i widzimy, że środowisko akademickie już prawie do stanu szamaństwa zostało doprowadzone. Także niektóre oceny, jakich dokonało na temat tej ustawy, chyba nie są słuszne, ale powiadam, ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo tej ustawy nie czytałem. Pan Antoni Zalewski pyta: szanowny panie Stanisławie, czy byłby pan w stanie wyjaśnić, na czym problem polega z ustaleniem stolicy Izraela? Podobnie niektóre z państw nie uznają decyzji o przeniesieniu jej do Jerozolimy. Z czego to wynika? No, wynika z tego, że Jerozolima po tamtych wszystkich awanturach bliskowschodnich zyskała status międzynarodowy. Zyskała status międzynarodowy uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przez państwa członkowskie ONZ-u, między innymi przez Polskę. No i Stany Zjednoczone też uznały międzynarodowy status Jerozolimy, ale rząd izraelski, lekceważąc wszystkie te międzynarodowe ustalenia, po prostu zaczął traktować Jerozolimę jako część własnego terytorium i anektował ją, przyłączył do terytorium państwowego Izraela. Przypomnę taką zabawną sytuację, że kiedy w latach 90. Kneset podjął decyzję o przyłączeniu już ostatnich takich fragmentów Jerozolimy do terytorium państwowego Izraela, w Gazecie Wyborczej ukazała się entuzjastyczna relacja z tego wydarzenia i opatrzona tytułem na cały, takimi wielkimi literami: Jerozolima nasza. Jerozolima nasza. No, wyobrażacie sobie państwo, gazeta wychodząca w Warszawie w języku polskim, na to wybuch, taki spontaniczny wybuch uczuć narodowych ścisłego Judenratu Gazety Wyborczej. No i to dlatego od tamtej pory zaczynam nazywać Gazetę Wyborczą Żydowska Gazeta dla Polaków. No i teraz jest problem, dlatego że Stany Zjednoczone przeniosły ambasadę z Tel Awiwu swoją do Jerozolimy, co pokazuje, że podeptały własną decyzję w tej sprawie, nie mówiąc już o decyzji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Takie jest tu podłoże tego konfliktu. No, wypada podkreślić, że Izrael zlekceważył wiele takich postanowień społeczności międzynarodowej. Między innymi zlekceważył wiele rezolucji Rady Bezpieczeństwa, nie spotkała go za to żadna przykrość, dlatego że Stany Zjednoczone jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ-u dysponują prawem weta i zawsze wetowały takie pomysły, żeby tam Izrael jakoś ukarać. No dlatego to ta bezkarność najwyraźniej rząd izraelski rozzuchwala. Pan Marcin Rokosz, jeszcze małe pytanko. Jak ocenia pan postać Ryszarda Kapuścińskiego, jego dzieła bardziej znane i te nieznane, które pochwalały komunizm? No, Ryszard Kapuściński, jak się okazało, był konfidentem, nawet taki Kapuściński, prawda? Więc te dzieła, które pochwalały komunizm, oceniam bardzo źle. Jeszcze w latach 80. w takim podziemnym miesięczniku Kurs
zamieściliśmy taką recenzję z książek Kapuścińskiego o Salwadorze i Nikaragui. Kiedy on tam z entuzjazmem pisze o takich nastoletnich komisarzach, którzy terroryzowali całe prowincje tych krajów, no mordercy, po prostu ludobójcy. I napisaliśmy tę recenzję, wydrukowaliśmy pod tytułem Bój się Boga Kapuściński. No rzeczywiście pochwalanie takich zbrodniarzy już nawet za komuny nie uchodziło, nie było w dobrym tonie, a Kapuściński jednak no, musiał wykonać chyba obstalonek swojego oficera prowadzącego. Proszę Państwa, tymczasem ten odcinek, ten cykielu interaktywnego kończymy. Do następnego w takim razie odcinka pytań i odpowiedzi.